Ja pierniczy, ja nawet arty na hita nie zabiłem. Ja cię nie mogę, gościu. 54 Bulldoga. A idź mi pan z tym dziadostwem. Nie chcę tego w moim garażu. Jeszcze zarazi inne czołgi. Dlatego prawy, sel. I na razie. Nie, na no, żartuję. Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze chwilkę. Moi drodzy, witam was. Na serwerze piaskownica gry World of Tanks, na serwerze gdzie testowane są głupie rzeczy według mnie, naprawdę głupie dla tej gry i dzisiaj przyjrzymy się zmianom, które proponuje Wargaming dla niemal wszystkich czołgów w grze, zmiany amunicji HE. To znaczy to jest tylko część zmian, które są testowane, ale to jest nowa rzecz, nowa zmiana względem zeszłej. Wersji piaskownicy. To, co tutaj było testowane, to co wiecie już raczej, mam nadzieję, to są zmiany w pociskach. Czyli pociski, które mają mniej penetracji, te tańsze robią więcej uszkodzeń. I mamy pociski goldowe, które mają więcej penetracji kosztem uszkodzeń. To było. Mamy także zmiany HP dla maszyn w związku z tym. Takie KW-2 ma 1220. Mamy Mausa, który, moi drodzy, ma HP, żeby wam nie skłamać, 3550. I to są rzeczy, które były. I do tego jeszcze całego dziadostwa, bo to jest nie do końca takie fajne, to jest, powiedzmy, spoko i niespoko, zależy jeszcze jak na to patrzymy. Mamy zmiany Haekach. Na pewno wielu z Was czytało taki długi artykuł, albo przewinęło tylko. Przegląd pocisków odomkowo burzących dołącz do testów. Czytasz, 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 czytasz i w sumie możesz przejść do tej kwestii, czyli zmniejszenie nominalnych uszkodzeń. To jest chyba najważniejsze. I to, co tutaj możemy przeczytać, to to, że Wargaming zmniejsza uszkodzenia na haekach. Czyli jak masz haeka, który robił... 1750 to teraz robi 480. I co ciekawe jak sprawdzisz sobie pocisk, to nie ma w ogóle penetracji. A to dlatego, że moi drodzy, teraz nie ma penetracji na hekach 0, 0, nie ma. I to nie tylko na KW2. Ta zmiana dotyczy niemal każdego pojazdu w grze, ponieważ prawie każdy czołg ma pociski odłamkowo burzące. A pociski hash, takie które przykładowo ma lodówka, również zostały zmienione i oczywiście mamy zero penetracji. Zobaczcie 480 uszkodzeń było 1750. Ktoś w tej sytuacji może zapytać, no to ile uszkodzeń robią takie niskie tiery na hek -ach? To bardzo ciekawe, proszę bardzo. 20, 20 proszę bardzo. Popularny KW-1 100, także o parę set mniej, prawda? No, wartości są bardzo, bardzo skromne. I po co to zrobiono? Zrobiono to po to, aby gra była prostsza i aby zakończyć erę one-shotów. Tak można ogólnie przyjąć. Trolle wymierają przy tym pomyśle, po prostu staną yy, uśmiercone, ponieważ skończy się one-shotowanie. Nie ma tutaj akurat headsera bardzo popularnego, aby Wam go pokazać, ale pewnie celowo w ogóle go nie, nie dodali, żeby nie robić dramy, bo jest popularny, ale efekt jest taki, że przy tych zmianach kończy się era trollów i kończą się one-shoty. Same używanie pocisków HE będzie tylko używane do, nie wiem, do zbicia bazy, do dobicia jakiegoś naprawdę bardzo low hp'owego ogryska, typu nie wiem, 10, 15, 20 HP, bo nie masz gwarancji, że dużym kalibrem, na przykład takim Isem 3 dobijesz ogryska, które ma 100 HP. Nie ma gwarancji. Często haki teraz po zmianach nie robią w ogóle uszkodzeń. Także no, jest w ogóle patologia. Także koniec one-shotów i drastyczne obniżenie jakości hl przez co nie ma sensu ich wozić. Nie tak jak teraz, a teraz często używamy je na papiery. Po zmianach zapomnij. Także to jest coś, co trzeba sobie powiedzieć, i jest dostępna taka lista, która pokazuje, jak dany czołg teraz po zmianach zdaje uszkodzenia na heku i przykładowo Early z 530 na 190. Tutaj mamy powiedzmy yy, Oho z 890 na 320. Wszystko można sobie przeczytać. Postaram się umieścić link w opisie, abyście zobaczyli, jakby to miało wyglądać. Dzisiaj pokażę Wam bitwę na KW2, popularnym czołgu, który po zmianach nie ma w ogóle racji bytu na hekach. Totalny bezsens. Nie zabija nawet Arty na strzał. I chcę jeszcze powiedzieć, że ta zmiana nie dotyczy artylerii. Nie dotyczy. I przykładowo teraz Arta robi tak naprawdę więcej niż robiła, ale to wynika z tego, że czołgi mają więcej HP. I na pocisku zwykłym Arta robi teraz te 92 1440 uszkodzeń. 1440. I na Arte oczywiście również robią więcej, takie na robi 1000. Także no Arta jakby została ulepszona, no ale to wynika ze zwiększenia HP. Musi robić więcej, no bo czołgi mam więcej. Więc i tak wychodzi się na zero. Nie broni Arty, tylko tłumaczy, dlaczego tak zrobiono. I teraz, czy to może wejść? Według mnie to nie wejdzie, bo to jest bardzo kiepski pomysł. Naprawdę wielu graczy to krytykuje, ale no, trzeba patrzeć na sens tych zmian. Dlaczego Wargaming to zrobił? Dlaczego to testuje? Bo chce, aby początkujący gracz nie padł na strzał. Teraz zaawansowany może go jednym strzałem odesłać do garażu i żeby takie sytuacje się nie działy, te zmiany są testowane. Po to to robi Wargaming. Przejdźmy do bitwy KW2. Mapa to losowanie z piątkami, czwórkami bardzo dobre. I tutaj na początek omówimy sobie pociski HE. Mamy pociski HE, które zdają 330 uszkodzeń i mają penetrację 0. Mamy także dwa rodzaje pocisków przeciwpancernych, których oczywiście używanie po tych zmianach miałoby ogromny sens. Demet 870, penetracja 110 i Demet 700, penetracja 136. My ich nie będziemy używać, no bo. Nie to jest ważne w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o czołgi premium, bo takie komentarze się pojawiają, co by było gdyby te zmiany weszły dla premek, ja bym żądał zwrotu kasy, takie komentarze były. To ja mówię oczywiście, jest pomysł, aby to w ogóle nie dotyczyło czołgów premium, ale to jest trochę chore. byłyby wtedy dużo po prostu bardziej przygięte, niż teraz i tak są, więc no to byłoby chore, także raczej taki yy pomysł, no nie ma racji bytu i no czuję, że po prostu to nie wejdzie, bo to jest zbyt głupie. Przynajmniej według mnie. Nie o to chodzi, aby gra była też za prosta. I tutaj widzicie taką przykładową sytuację. BT7, centralne trafienie, czołg lekki, który nie ma pancerza, nie ma i strzał robi mu 321 uszkodzeń. 321 uszkodzeń, czołg lekki w bok. Bez pancerza. Kiedyś zabrałoby mu 900. Także no rozumiecie, co się dzieje. KW-2 strzał wierze 200 uszkodzeń. 200 uszkodzeń. On w ogóle mi rąbnął za 876, ale no nie hajkiem, tylko właśnie tym przeciwpancernym i to jeszcze tym ulepszonym, to już wam tłumaczyłem. Także to jest po prostu taki efekt po zmianach. Gdyby ktoś w ogóle pytał, Dlaczego urgaming zwiększył na piaskownicy HP czołgom? To jest zrobione po to, aby bitwy były dłuższe. Plan jest taki, żeby czołgi miały więcej HP, żeby dłużej żyły. żeby gracz miał wybaczone więcej błędów, żeby jeden kiepski wjazd nie kończył się z syłką do garażu, żeby bitwy były dłuższe. No bo wiadomo, więcej HP do zabrania, no to w teorii więcej HP. No to trzeba więcej przodować i tak dalej. No rozumiecie sens. Także po to zrobiono taką turę, żeby testować więcej HP, no żeby zobaczyć, czy bitwy faktycznie będą dłuższe. Widzieliście strzał KW1 bez uszkodzeń? No, to jest normalne. Dużo gram KW2 na piaskownicy i serio to jest częsta sytuacja. Naprawdę. Tutaj o, ładny strzał dostał i KW1 i sztuk, także można powiedzieć, dwa cele trafione równocześnie. No ale. Jedno, uszkodzenie i tak dużo mniejsze niż teraz na serwerze europejskim. Bardzo chętnie pokażę Wam, jak wyglądają te zmiany dla takich czołgów TD-ków, jak, jak Panzer STO, jak rodówkę jak Typ 5 Heavy, ale muszę otrzymać specjalne konto, gdzie będę miał wszystkie pojazdy odblokowane. Na razie no ja musiałem poświęcić ileś tam czasu, żeby ten pojazd zbadać, prawda? Od zera, bo na piaskownicy wszyscy zaczynają od zera. Ale jak będę miał dostęp do dychy, to pokażę Wam, jak to wygląda lodówko, na przykład. Czy faktycznie strzela się cały czas po 200, po 300, czy to już totalna śmierć tej maszynki. Zobaczcie strzał w lusa. 278 uszkodzeń. Mało. Bardzo, prawda? Bardzo. No, przecież kiedyś to kości to nie miałby szans. Nawet strzał kiepski zrobiłby mu z 400. Chociaż on jak tyle nie ma HP, wiadomo. KW-2 strzał 223 uszkodzenia, on mi nie robi damage'a, bo strzelił pociskiem przeciwpancernym. Teraz Lux delikatnie, no, rozszarpał moją wieżyczkę. Jestem w sytuacji, gdzie mam dodanie ostatni strzał. Chciałem strzelić w luch, zobaczyć ile mu zabiorę w bok, ale nie miałem na to czasu, więc strzeliłem w KW2. 162 uszkodzenia, on mnie znowu nie przebił, ale Lux mnie dobi kończę robotę. No i co. Co tu widzicie? No widzicie w sumie wszystko, o co chodzi. Widzicie, jak to wygląda na przykładzie chyba najpopularniejszego trolla, troltanka obok hetzera, e, O i lodówki. E, no po prostu mamy e, te uszkodzenia na hakach drastycznie obniżone do wartości, w której haki są nieopłacalne. Już lepiej jest strzelić pociskiem przeciwpancernym i liczyć, że co drugi strzał, co trzeci strzał przebije. To i tak jest lepsza perspektywa. Dajcie znać, co wy o tych zmianach sądzicie. Ja wam powiem z ręką na sercu, że mi się to nie podoba, nie chciałbym, żeby to weszło i według mnie to nie wejdzie, no bo to tworzy mnóstwo problemów, jak chociażby co w tej sytuacji z czołgami premium. Przecież gracze zaraz by wymyślili pomysły typu. Że nam zwrotu kasy, bo mój czołg został zepsuty. I to jest w sumie racja. Twój czołg zostałby zepsuty, no bo już nie miałby takiego parametru działa jak kiedyś. I to nie ma znaczenia, że inne też to mają zmienione, bo może akurat kupiłeś czołg, bo miał dobre haki Teraz. I co z takimi czołgami jak KW2 Ragnarok, które mają tylko trola? <laughs> no właśnie, to byłoby dopiero zabawne. Jak ten problem rozwiązać? Także no dla mnie po prostu to by chyba do gry wejść nie mogło a może komuś tu się podoba. Czekam na opinie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Piąteczka. Hej.